Ile krzeseł potrzebnych jest do zbudowania wieży Eiffla? Wieża Eiffla jest jednym z wyższych obiektów, które wybudowano na Ziemi. Oryginalnie jej wysokość wynosiła około 312 metrów. Teraz jej wysokość jest trochę wyższa, ze względu na dodane tam anteny. Natomiast jak można zauważyć, krzesła przeważnie nie są aż tak duże. Jednak, gdyby tylko użyć ich odpowiednią ilość, to możliwe byłoby wybudowanie kolejnej wieży Eiffla, wersja krzesło Edition. Pomijając jak stabilna byłaby taka wieża, oraz czy nie zamieniłaby się kiedyś w jedną wielką pochodnię, to możemy policzyć, ile takich krzeseł byłoby potrzebne. Pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to znalezienie odpowiedniego krzesła. Dobrze, żeby nie miało zbyt dużo różnych wypukłości czy innych zakrzywień. Do tego wybrane krzesło będzie w miarę proste, pod względem konstrukcji, jak i wyglądu. Ułatwi to przyszłe obliczenia. Jednym z krzeseł, które spełniło te wymogi, to krzesło z IKEA. Jest w miarę proste oraz jego budowa jest w miarę prosta. Dodatek, co dosyć mocno ułatwia obliczenia, są podane wymiary tego krzesła. Brakuje kilku informacji, które są dosyć istotne. Ale jak wiadomo, wymiary na oko są najlepsze, więc takimi za niedługo będziemy się posługiwać. Dodatkową informacją, która przyda się przy jednym ze sposobów obliczania, jest to, z jakiego materiału stworzone jest to krzesło. Jak widać, jest stworzone z drewna. Konkretnie stworzone jest z drewna liściastego. Niestety, nie jest opisane, jakie dokładnie drewno liściaste zostało użyte. Dlatego załóżmy, że tym drewnem liściastym jest bóg. Chociaż z drugiej strony, wchodząc w zakładkę materiału i konserwacja, napisane jest tam, że jest to lita sosna. Dla sprostowania, sosna to drzewo iglaste. Pomijając to jednak, przejdźmy do pierwszego sposobu, który pomoże nam ustalić tak ważną informację, jaką jest to, ile krzeseł jest potrzebne do wybudowania wieży Eiffla. Pierwszym sposobem, dla którego informacja o rodzaju drewna, z jakiego zostało wykonane są krzesła, jest obliczenie tego pod względem masy. Ten sposób ma jeden ważny problem, ale o tym na końcu. Pierwszymi obliczeniami, które wykonamy, to obliczenie objętości, jakie posiada to krzesło. I tutaj przyda się bardzo ważny sposób obliczania rzeczy, których wymiary nie są podane. Tym sposobem jest podanie wymiarów na oko, zaczynając od nóg krzesła. Tutaj możemy założyć, że szerokość i długość jednej nogi to 3x3 cm. Nie są to największe wymiary, ani najmniejsze. Można powiedzieć, że są średnie. Kolejnymi nieopisanymi wymiarami są wymiary łączeń pomiędzy nogami na dole. Tutaj możemy założyć, że ich wymiary to 2x3 cm. O długości powiemy później. Teraz przejdźmy trochę wyżej, do łączeń u góry oraz siedziska, czyli tego, na czym się siedzi. Przy tych łączeniach można założyć, że mają szerokość i wysokość równą 2x5 cm. Wysokość siedziska załóżmy, że wynosi 1,5 cm. Ostatnimi rzeczami, których wszystkie wymiary nie są podane, to cała góra krzesła. Słupki boczne niech mają wymiary takie same jak nogi, czyli 3x3 cm. Wewnętrzne słupki załóżmy, że mają wymiary 2x1,5 cm. Łączenie dolne 2x3 cm, a łączenie górne 2x5 cm. Resztę wymiarów tych elementów można obliczyć. Przechodząc teraz stricte do obliczeń, zacznijmy od dołu, czyli nóg. Wysokość jednej nogi na podstawie tego wymiaru wynosić będzie 43,5 cm. Ktoś może zauważyć, że podana wysokość wynosi 45 cm. Dlaczego więc taka wartość? Ze względu na to, że ta wysokość podana jest wraz z siedziskiem, którego wysokość wynosi 1,5 cm. Podobnie będzie w przypadku innych rzeczy, dlatego miejcie to na uwadze. Objętość jednej nogi wynosi 391,5 cm sześciennych. Kolejnymi rzeczami będą łączenia dolne. Ich długość to 43 cm. Taka długość ze względu, że szerokość jednej nogi wynosi 3 cm. Z racji, że takich nóg jest dwie, to długość, jaką musimy odjąć od podanej długości, wynosi 6 cm. Objętość jednego takiego łączenia dolnego wynosi 258 cm sześciennych. Przejdźmy teraz do łączeń górnych. Rodzaje tych łączeń są aż 3, dlatego zacznijmy od przedniego. Szerokość tego łączenia wynosi 36 cm. Ponownie, jest mniejsze ze względu na nogi. Jego objętość wynosi 360 cm sześciennych. Szerokość tylnego łączenia wynosi 27 cm, a objętość to 270 cm sześciennych. Długość bocznych łączeń wynosi 33 cm, a objętość to 330 cm sześciennych. Oczywiście zakładając, że podana długość odnosi się właśnie do nich, a nie do długości siedzenia. Przy samym miejscu, gdzie się siedzi, użyjemy wzoru na pole trapezu. A plus B w nawiasie podzielone na 2 razy H. Tutaj długości są podane, a po obliczeniu wychodzi, że objętość to 2193,75 cm sześciennych. Góra jest podobnie liczona jak dół, dlatego po prostu podam tutaj otrzymane wartości. Jak mogliście zauważyć, przy długościach słupków występują cyfry po przecinku. Jest to ze względu na to, że podana wysokość odnosi się do wysokości od siedzenia do góry krzesła, a nie do samych słupków. Dlatego tutaj użyłem funkcji trygonometrycznej. Kąt, jaki tutaj przyjąłem, uzyskałem za pomocą opcji, jaką posiada Windows podczas wycinania. No i też mniej więcej na oko. Dodam też, że wysokość między siedzeniem a dolnym łączeniem u góry można przypuszczać na 15 cm. Skąd wiem? Bredzę! Teraz pozostaje nam obliczenie całkowitej objętości krzesła. Tego dokonamy poprzez pomnożenie objętości przez ilość elementów. Dla przykładu 4 nogi razy 391,5 cm sześciennych. Po obliczeniu wychodzi, że całość posiada objętość 7060,47 cm sześciennych, co w przełożeniu na metry daje nam tyle metrów sześciennych. Przyjmując, że krzesło jest wykonane z wysuszonego buku, który waży 730 kg na metr sześcienny, a nie liściastej sosny, wychodzi, że jedno krzesło waży około 1,412 kg. Teraz przejdźmy do wagi wieży Eiffla. Jej waga na ten moment wynosi około 10 100 ton, czyli 10 100 000 kg. Większość wieży jest natomiast wykonana z żelaza. Masa żelaza na metr sześcienny różni się od masy buku. Dlatego teraz obliczmy, ile razy żelazo jest cięższe od buku. To uzyskamy dzieląc jedno przez drugie. Wychodzi, że różnica pomiędzy nimi w masie wynosi 10,77 setnych. Teraz możemy obliczyć, ile wynosić będzie masa krzeseł na podstawie tego, że objętość nadal pozostanie taka sama. To uzyskamy dzieląc masę wieży przez uzyskany wynik. To będzie równe tyle. Teraz w końcu przechodzimy do ostatniej czynności z tym związanej, czyli uzyskanie tego, ile krzeseł będzie
potrzebne do budowy. To uzyskamy, dzieląc już jedynie masę wieży Eiffla po uwzględnieniu zmiany materiału na masę jednego krzesła. Wychodzi, że ilość potrzebnych krzeseł to tylko 664 i 151 krzeseł, czyli jak widać mało. Teraz pozostaje jeden problem przy tym sposobie. Mianowicie, te krzesła nie są sześcianami czy innymi bryłami, które można położyć jedną obok drugiej. Tak samo wieża Eiffla. Nie jest ona sześcianem i o ile objętość może się zgadzać, tak gdyby zacząć budować taką wieżę, zauważyć można by było, że krzesła mają bardzo dużo pustej przestrzeni między sobą. Przez to prawdopodobnie ilość krzeseł starczyłaby na wybudowanie jeszcze kilku takich wież lub przynajmniej jednej więcej. Dlatego teraz możemy udać się do drugiego sposobu, który pozwoli nam obliczyć bardziej realną ilość potrzebnych krzeseł. Tylko oczywiście nie za dokładną ilość, w końcu to filmik na YouTubie. Tym sposobem jest obliczenie tego, ile wynosi powierzchnia, jaką posiada wieża, od zewnątrz oraz jej wewnętrznych pięter. Ten sposób też posiada pewne niedociągnięcia, ale o tym też na końcu. W pierwszej kolejności potrzebne będzie określenie niezbędnych wymiarów. Podobnie jak przy wymiarach krzesła, nie wszystkie były podane. Pierwszą potrzebną informacją będzie wysokość. Tylko na początku przekonwertujmy wysokość mierzoną w stadionach piłkarskich na metry. Po zamienieniu wychodzi, że wysokość wieży Eiffla jest równa 324 metry. Chociaż w internecie można też znaleźć informację, jeżeli wysokość wynosi teraz 330 metrów. Nie zagłębiając się w te 6 metrów, to w razie czego potrzebne będzie około 7 krzesł więcej. Wracając, to pierwsza wysokość. Teraz będziemy potrzebować jeszcze wysokości, na których znajdują się poszczególne piętra. Przyda się to przy obliczeniu. Pierwsze piętro jest na wysokości około 57 metrów, drugie na wysokości około 115 metrów, a trzecie na wysokości około 276 metrów. Skoro mamy już wysokości, które były podane, to teraz możemy pozamieniać resztę podanych długości i powierzchni z boisk piłkarskich na metry. Tymi dostępnymi informacjami są jeszcze szerokości pięter oraz ich powierzchnie. Zaczynając od szerokości, to pierwsze piętro jest szerokie na około 66 metrów. Drugie na 37,8 metrów. Tutaj jeszcze możemy dodać szerokość w połowie pomiędzy drugim a trzecim piętrem, która wynosi 12 metrów. Przyjmijmy również, że trzecie piętro też ma szerokość 12 metrów, co nie do końca jest prawdą, ale o tym zaraz. Teraz przejdźmy do dostępnych powierzchni. Zamieniając burgery podniesione do boisk siatek piłkarskich na metry kwadratowe, wychodzi, że pierwsze piętro ma powierzchnię około 4415 metrów kwadratowych. Jest to powierzchnia, po której mogą poruszać się ludzie. Drugie piętro posiada powierzchnię 1430 metrów kwadratowych, natomiast trzecie posiada powierzchnię 250 metrów kwadratowych. I tutaj występuje pewna nieścisłość związana z szerokością trzeciego piętra, które przyjęliśmy jako 12 metrów. Takie przejęcie pozwoli na łatwiejsze obliczanie wymiaru. Zresztą na oko to i tak najlepszy sposób obliczania wymiarów. Teraz pozostaje znalezienie wymiarów, które nam brakuje. Podobnie zaczynając od dołu. Pierwszym z nich są szerokości nóg. Niestety nie znalazłem informacji na temat ich szerokości. Dlatego użyjemy do tych obliczeń gimpa. Długość całkowita od końca nogi do końca nogi wynosi 125 metrów. Kopiując wycinek metalowej nogi, zauważyć można, że mieści się ona około 6 razy. Dlatego można przyjąć, że jej szerokość to 20 metrów. Natomiast wysokość metalu, która jest pod pierwszym piętrem, wynosi na około 15 metrów. A więc od razu po przyjęciu takiej wartości mamy też pierwszą potrzebną wysokość, która nie była podana. A jest nią wysokość pomiędzy podłożem a metalowym łukiem. Przechodząc teraz wyżej, można zauważyć, że ta metalowa konstrukcja u góry posiada około 1/3 odstępu, co daje nam szerokość około 12,5 metra. Na dole można zauważyć, że ta szerokość jest lekko większa, dlatego załóżmy, że ta szerokość ma około 13 metrów. Teraz, patrząc na to, ile zajmuje metal pod drugim piętrem, to można założyć, że też ma około 12,5 metrów wysokości. To daje nam od razu możliwość obliczenia wysokości między pierwszym piętrem a tym metalem, która wynosi około 45,5 metra. Teraz przenosząc się na samą górę. Załóżmy, że ten kawałek, który nie jest anteną, ma około 9,6 metra. Oczywiście, ta wartość też jest przyjęta na oko, ze względu na to, że w gimpie ten kawałek mieści się też mniej więcej 5 razy. Posiadając już wszystkie wymagane parametry, pozostaje nam podzielenie tej wieży na różne części i obliczenie ich powierzchni. Pierwszą częścią będzie dół. Załóżmy, że ten kawałek wieży ma kształt trapezu oraz że w środku tego trapezu jest pole, które nie należy do tego trapezu, a jest nim mniejszy trapez i półkole. Drugim kształtem też niech będzie trapez, również z wyciętym polem w postaci mniejszego trapezu. Przechodząc trochę wyżej, ponownie możemy przyjąć, że występuje tutaj trapez. Natomiast pomiędzy środkiem tej części wieży a trzecim piętrem występuje prostokąt. Ostatnim miejscem, które pozostało nam do zamienienia w figurę geometryczną, to trzecie piętro. Tutaj możemy przyjąć, że jest to kształt najbardziej zbliżony do trójkąta. Natomiast antena to pojedyncze krzesła jedno na drugim. Teraz nastała pora, żeby przejść do obliczeń powierzchni jednego boku wieży. Dół obliczymy poprzez podstawienie odpowiednich danych pod wzór na pole trapezu. Na początek obliczmy ten większy, a następnie mniejszy. W tym przypadku jeszcze obliczymy pole powierzchni półkola. Zrobimy to podstawiając wymagane wartości i dzieląc na 2. Następnie od największego pola odejmujemy pole mniejszego trapezu i półkola. Doda nam wynik około 3418 m2. Powierzchnię pierwszego piętra obliczymy w podobny sposób, a wynik równy będzie około 1809 m2. W przypadku środka użyjemy tylko wzór na trapez. Wynik będzie się równał około 2004 m2. Następnie obliczamy tą część wieży poprzez wzór na prostokąt. Wynik to około 966 m2. Trzecie piętro to wzór na powierzchnię trójkąta. Wynik to 57,6 m2. Teraz mnożąc każdy z tych wyników przez 4 i dodając je do siebie, plus dodając powierzchnię każdego z pięter, wychodzi nam, że łączna powierzchnia równa jest 39 113,4 m2.
Teraz przechodzimy do ostatniej części obliczeń. Tą częścią będzie obliczenie, jaką powierzchnię zajmuje przód krzesła. Do tego użyjemy jedynie wysokości oraz szerokości krzesła, które odpowiednio wynosi 90 na 40 cm. Po pomnożeniu tego wyjdzie, że powierzchnia krzesła z przodu zajmuje 3600 cm2, czyli 0,36 m². Teraz powierzchnię wieży Eiffla dzielimy przez powierzchnię krzeseł i otrzymujemy około 108 648 krzeseł. Do tego wyniku musimy dodać jeszcze krzesła przeznaczone na antenę. Tutaj przyjmując, że cała wieża ma wysokość 324 m, to krzeseł przeznaczonych na antenę będzie potrzebnych około 43. A w przypadku założenia, że wieża będzie miała 330 m, to wtedy antena będzie stworzona z 50 krzeseł. Dodając ostatecznie do 108 648 krzeseł 43 krzesła, wyjdzie nam, że do budowy wieży Eiffla będziemy potrzebować tylko 108 691 krzeseł. Teraz przejdźmy do problemów, jakie wiążą się z obliczeniem tego w taki sposób. Pierwszą rzeczą jest to, że ta wieża byłaby wykonana w wersji Bieda Edition i posiadałaby tylko pojedynczą warstwę krzeseł, oprócz narożników, które posiadałyby wewnątrz po jednym dodatkowym krześle. Drugim problemem jest to, że te krzesła nie miałyby ze sobą połączenia. Krzesła lewitowałyby jedne na drugim. Prawdopodobnie, żeby zaradzić temu problemowi, trzeba byłoby wkładać jedno krzesło w drugie oraz trzeba byłoby wyrzucić dolne łączenia krzesła, żeby jedno mogło wejść w drugie. Wtedy ilość potrzebnych krzeseł mogłaby zwiększyć się aż trzykrotnie. Ewentualnie można szybko po taniości ponakładać kartę gipsu. Prawda, byłby spadek na metrażu, ale za to ile szybciej trwałaby budowa wieży i nawet może trzymałaby pion. Na koniec podsumowania dodam jeszcze, że całość w pierwszym przypadku kosztowałaby nas, zakładając, że cena krzesła nie zmieniłaby się, około 79 34 683 zł, a w drugim przypadku tylko 12 934 229 zł.